W niedzielę 10 października odbyły się uroczystości upamiętniające dowódcę AK 72 Bułku Piechoty Michała Gumińskiego Cezara, który zginął podczas II wojny światowej w gajówce Kobyli Las. Stał on na czele jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich w regionie radomskim. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach. Podczas niej m.in. modlono się za tragicznie zmarłego Michała Gumińskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w lesie na skraju wsi Gociołki. Znajduje się tam zbiorowa mogiła, w której spoczywa ponad 400 żołnierzy walczących podczas I wojny światowej, a także symboliczny grup dowódcy AK Cezara, który zginął w lutym 1944 roku. Po odegraniu hymnu narodowego przez orkiestrę Dentą OSP pod batutą Zygmunta Juszkiewicza, prowadzący to wydarzenie, Krzysztof Zając z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych powitał przybyłych i przybliżył historię tego miejsca. Po czym o bohaterstwie, obronie ojczyzny i poświęceniu, a także ofierze z życia złożonej za wolny kraj mówili starosta Krzysztof Wolski, zastępca burmistrza gminy Kozienice Mirosław Pułkowski oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka. W w przemówieniach podkreślano też, że takie spotkania to ważna lekcja historii dla młodych pokoleń. Zastępca burmistrza podziękował również wszystkim osobom, stowarzyszeniom i instytucjom, które dbają i pielęgnują takie miejsca pamięci jak to w Kociołkach. Następnie przyszła pora na złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem przez przybyły delegacje starostwa powiatowego, gminy Kozienice, radnego Sejmiku, a także przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice związku Weteranów, i rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Lubelskiej oraz Oddziału Kozienickiego tego Związku, przedstawicieli Nadleśnictw Kozienice i Zwoleń, delegacji Szkoły Zwólki Tyżyńskiej, mieszkańców Sołectwa i Wsi Kociołki oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Wartę honorową przy symbolicznej mogile Cezara pełnili członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Organizatorami uroczystości byli gmina Ko Kozienice, starostwo powiatowe w Kozienicach, światowy związek żołnierzy armii krajowej Koło Kozienice oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych